Program Dostępna Przestrzeń Publiczna w Dałmickim MOPS-ie. Dzięki pozyskanym środkom obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostosowano tak, aby ułatwić załatwienie spraw osobom niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi potrzebami. Cel: likwidacja barier w obszarze informacyjno-komunikacyjnym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sięgnął po środki zewnętrzne, tym razem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na zmiany demograficzne, które obserwujemy w naszym mieście, my widzimy to też wśród podopiecznych, klientów odwiedzających nasz ośrodek, że jest coraz więcej osób z dysfunkcjami, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, nie tylko ruchu, ale i wzroku i słuchu. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób, zwiększając komfort ich obsługi, doskonaliliśmy wiele urządzeń, nasz budynek główny, budynek działu świadczeń rodzinnych, domy seniora i świetlice. Na ten projekt pozyskaliśmy właśnie ze środków funduszu kwotę 62 480 zł. 20% projektu stanowił wkład własny, to jest 15 620, który MOPS pokrył ze środków własnych. Modernizacja punktu pierwszego kontaktu, domofony z systemem audiowizualnym, ułatwienia dla osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu oraz wzroku. System TOTUPOINT to tylko część zrealizowanych inwestycji. W ramach tego projektu miał on generalnie na celu poprawę dostępności usług świadczonych przez ośrodek w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej, bo o takich rodzajach dostępności mówi ustawa o dostępności. Warto to też zaznaczyć w tym miejscu fakt, że osoby ze szczególnymi potrzebami to nie są tylko osoby stricte niepełnosprawne z jakąś niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchową, ale to będzie też osoba starsza, to będzie dziecko, to będzie matka z wózkiem, to będzie kobieta w ciąży, to jest też osoba właśnie ze szczególnymi potrzebami. I dlatego w projekcie staraliśmy się uwzględnić takie działania, które swoim zakresem obejmą właśnie taki szerszy zasięg, czyli nie tylko tutaj działania stricte w budynku przy ulicy Akademickiej 12, ale z racji tego, że mamy świetlice, na których są dzieci i ośrodki wsparcia dziennego, w których są seniorzy, tam też staraliśmy się, żeby działania tego projektu miały swój zasięg. I generalnie tutaj w budynku zmodernizowaliśmy strefę wejścia, zainstalowaliśmy system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych, na każdym budynku został zainstalowany domofon z systemem audiowizualnym. Również zainstalowane zostały znaczniki TOTUPOINT, to jest taki specjalny system nawigacyjno-informacyjny. Została zamontowana tyflomapa z rozkładem pomieszczeń w głównej siedzibie przy ulicy Akademickiej 12 i ta tyflomapa informuje osoby o rozkładzie pomieszczeń, a pomieszczenia z kolei uzyskały tabliczki, które informują o tym, jakie to jest pomieszczenie i również pomieszczenia te zostały opisane w języku Braille'a. A dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, szczególnie osób z niepełnosprawnością słuchu, został rozbudowany system sygnalizacji pożaru o sygnalizatory wizualne, a dla osób przebywających właśnie w naszych ośrodkach wsparcia dziennego zakupiliśmy dwa wózki ewakuacyjne, które w razie zagrożenia umożliwią ewakuację tych osób. W świadczeniach rodzinnych znalazła się również pętla indukcyjna, która pozwoli na lepszą komunikację osoby z pracownikiem obsługującym. Program Dostępna Przestrzeń Publiczna zrealizowany został w 4 etapach.